moja żona wtedy mówiła, że po prostu może zamknijmy jeden najsłabszy sklep, a ty wejdź w te nieruchomości. Ja najbardziej się bałem, czy ja sobie dam radę. Bo to wiadomo, nie wszyscy będą przedsiębiorcami, tak jak nie wszyscy będą lekarzami i tak dalej, i tak dalej. Tam była taka zasada 110-3-1, ja wtedy obejrzałem około 40 mieszkań. Okazało się, że przez te 40 mieszkań znalazłem chyba 8 mieszkań na flipa, tak, i byłem trochę wściekły na siebie. Jeżeli ktoś jest w mieście, nie wiem, 20-30-40 tysięcy mieszkańców, śmiało działać. Biznes Rider, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Lidera. A moim dzisiejszym gościem jest Przemek Polak. Piąteczka. Cześć Daniel. Przemek, witajcie wszyscy. Przemek jest przedsiębiorcą, jest fliperem i zaprosiłem Przemka, żeby opowiedział o tym, jak łączy właśnie flipy ze swoim biznesem, a robi to w niewielkim mieście, w mieście Zamość. Ile Zamość ma mieszkańców? Zamość około ma 60 tysięcy mieszkańców. Mhm. I wiele osób mnie pyta, czy w takim mieście około 50 tysięcy, czy da się robić flipy? Co uważasz? Oczywiście, że się da. Wszędzie się da, tylko trzeba mieć to wyczucie i znaleźć tą okazję, perełkę. Powiedz mi, kiedy ty byłeś u mnie na szkoleniu? 3 lata temu. Czyli w 2021 roku. Okej, w 2021 roku. I ile od tego czasu zrobiłeś flipów? Mam kupionych 12 mieszkań, 11 i 12 remontuję. Dwa mam jakby na oku, nie mam zadatkowanych, ale dogadujemy temat. Okej. Okay. I ile jakby zarobiłeś najwięcej na jednym flipie? Najwięcej zarobiłem w tamtym roku. Mam nadzieję, że pobijesz. Pobiję i ten zysk będzie jeszcze większy, ale zarobiłem na kawalerce 62 tysiące i dodam, że tą kawalerkę sprzedałem w 8 godzin. O, to masz za tanio. To mi żona mówiła. Bo to jest szybko sprzedać to dobrze, ale nie za dobrze, nie za szybko. Tak. A z czego wynika tak duży zysk? Jak duży, jak na te pewnie parametry, prawda? Bo... Tutaj nie chodziło o cenę, tylko chodziło o to, żeby rozwiązać jakby problem, gdzie tam czyli to, co trzech spadkobierców, jeden był ubezwłasnowolniony. No, taka długa droga, troszkę to potrwało, ale udało się. I ty jakby to sprawę poprowadziłeś, tak? Tak. I była zgoda sądu pewnie na zbycie. Tak, tak, tak. I ustanowienie nowego opiekuna. A co było ze starym? Nie tak? Troszeczkę robił problemów, ale nie tylko przy sprzedaży mieszkania, tylko robił ogólnie problemów w tej rodzinie, nie? Okej, czyli jakbyś miał podsumować, to dlatego udało ci się kupić to mieszkanie tanio, ponieważ tam trzeba było tym spadkobiercom, czy tam, nie wiem, czy właścicielom pomóc to wszystko poprowadzić, tak, i poczekać, być cierpliwym, prawda? Tak. Dlatego oni tobie zaufali i tobie sprzedali taniej, bo ty poczekałeś, jeszcze ich sparłeś pewnie, tak? Tak, bo generalnie oni chcieli się po prostu pozbyć tego mieszkania. Weźmy to. Dłuższy czas, tak, no bo trzech spadkobierców, kawalerka w strasznym stanie. Mhm. Nie mieli co z tym zrobić i po prostu dogadaliśmy. Okej. Super. Powiedz mi, ile kosztowało w ogóle mieszkania w Zamościu? Jakie są ceny? Na dzień dzisiejszy? Ty. Po ile ja kupuję, czy tak, po ile są? Po ile są, no. Rynek pierwotny w granicach 8 tysięcy, rynek wtórny do remontu w granicach 6-7. Mhm. Czyli jest duża różnica, prawda? Między, tak. Mimo tego, że pierwotny też jest tani stosunkowo, bo to jest taki minimalny cena dzisiaj, żeby cokolwiek zarobić, tak, deweloperowi. Natomiast tam na wtórnym no jest tani. Ja pamiętam kiedyś, parnaście lat temu patrzyłem mieszkania w Zamościu, to były tam po 3000, po 2000 i to było w ogóle poniżej kosztu budowy. Dzisiaj też to jest poniżej kosztu budowy, bo koszt budowy to jest powyżej 6000, prawda? Tak. Ale pytanie, czy tam jest rynek, prawda? Czy jest popyt? Czy kto tam kupuje te mieszkania? Daniel, tak naprawdę kiedyś nieraz mówiłeś w filmach, że zmienia się sytuacja życiowa. Ktoś umrze, ktoś się, nie wiem, ożeni, trzeba większe mieszkanie, mniejsze mieszkanie. Ktoś na przykład pod miastem sprzedał jakieś siedlisko, chce przenieść się. Ja na przykład sprzedaję takim klientom. Ostatnio miałem dwie takie klientki, które kupiły na wynajem, ale one jeszcze nie wiedziały, czy długi termin, czy krótki. Okej. Super, a powiedz mi, bo ty jeszcze łączysz flipy z innym biznesem. Tak. Jak tu przyjechałeś, to jakby do mnie na szkolenie, to jakie były twoje motywacje do tego, żeby to robić? Chciałeś ten biznes zrzucić, czy chciałeś coś dodatkowego? Czy to znaczy nie. Po co ci te flipy były? Nieruchomości, mieszkania były jakby
z tyłu głowy cały czas. Ja nie wiedziałem, co ja chcę robić. Czy ja chcę pośredniczyć, czy kupować, dzielić, sprzedawać na paski, na metry. Nie wiedziałem. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest księga wieczysta. Dopóki nie zacząłem zagłębiać się w tym temacie. YouTube, książki i tak dalej. Odzieżą zajmuję się razem z żoną, Moniką. Pozdrawiam. Od 12 lat. I kiedy otworzyliśmy trzeci sklep w Lublinie, nie mieliśmy dzieci. Przyszła pandemia. No i też nie wiedzieliśmy, co jakby robić. Moja żona wtedy mówiła, że po prostu może zamknijmy jeden najsłabszy sklep, a ty wejdź w te nieruchomości. I ja nawet nie dyskutowałem, tylko chciałem jak najszybciej jakby zakończyć ten temat. I dodam tylko tyle, że wynegocjowałem sobie w galerii, że wejdę do was pod warunkiem, że będę miał 3-miesięczne wypowiedzenie. I się udało. I przyszedł dzień, gdzie już po prostu załatwiłem wszystko. Ten odbiór, zostawiłem klucze i kupiłem szkolenie. Okej. Okay. Czyli chciałeś jakby drugą nogę. No i tak. Jakie były początki twoje? Początki były takie, stresowałem się, że sobie nie poradzę, że nie będę wiedział, co to znaczy okazja. Tam była taka zasada 110, 3, 1. Ja wtedy obejrzałem chyba 40, około 40 mieszkań. Okazało się, że przez te 40 mieszkań znalazłem chyba 8 mieszkań na flipa. Tak. I byłem trochę wściekły na siebie, ale po chyba 3-4 miesiącach kupiłem pierwsze mieszkanie, pozamiatałem je i sprzedałem na brudno z zyskiem 50 tysięcy. Okej. Okay. I wtedy to był taki moment, aha, że taki wiatr w żagle, że to jednak tak, jest możliwe. I to bardzo. A to ty do mnie podszedłeś i zapytałeś, czy da się robić w Zamościu? Bo ktoś mnie zapytał tak. o Zamościu. Ja, Daniel, kilka razy cię pytałem. No właśnie, i na szkoleniu, tak, pamiętam, przed szkoleniem. Pamiętam o tym, że ktoś mnie pytał o to, bo my tak naprawdę widzimy się drugi raz, prawda? Tak. Pierwszy raz byłeś na szkoleniu, drugi raz się widzimy dzisiaj. I chciałem się zapytać, bo Zamość to jest miasto, w którym jakby nie dzieje się jakoś tam strasznie dużo, nie otwierają jakichś fabryk i tak dalej. I teraz ja tam byłem wiele razy w Zamościu, prawda? Natomiast jakby szczególnie go nie znam. To jest miasto piękne, tak jakby z piękną starówką. Natomiast tam się za dużo jakby pieniędzy nie przelewa. Ale też są jakieś biznesy, są jakieś produkcje, prawda? Jasne. Ludzie tam żyją, zarabiają. No i właśnie kto tam kupuje? Ludzie z okolic Zamościa i jakby z lubelskiego województwa, czy... Tak, na przykład ludzie, którzy chcą zainwestować, bo nie wiedzą w co, kupują mieszkanie na wynajem. Ja pochodzę z terenów wiejskich i byłem mile zaskoczony, że ode mnie tam z miejscowości sporo osób kupiło mieszkania w Zamościu i w Lublinie. I powiedz mi, a miałeś jakieś trudne sytuacje na swojej drodze? Takie... Miałem taki jeden fuck up, kupiłem w Chełmie mieszkanie, taką kawalerkę. Czyli poszedłeś trochę dalej jeszcze? Tak, ja się tam wcale nie zamykałem na inne miasta i teraz tym bardziej na pewno się nie będę zamykał. Kupiłem kawalerkę w bardzo fajnym miejscu, na pierwszym piętrze okazało się, że już stała nowa kuchnia, jeszcze prawie nie skręcona i wybuchła wojna. I wtedy, no wiadomo, każdy nie wiedział, co ma robić. Ja gdzieś przez miesiąc czasu tak dumałem, co wykombinować, bo dalej stoję w miejscu. Znalazłem pośrednika, wytłumaczyłem mu, że to po prostu musimy, jest ta i ta cena, musimy to jak najszybciej sprzedać. Ile strzelałeś to z pierwotnej? Dokładnie nie pamiętam, bo to miało być tak jakby na brudno, ale ono było praktycznie po remoncie. Ja wtedy zarobiłem w 8 miesięcy 5-7 tysięcy, ale to tylko dlatego, że schodziłem z ceny. Spanikowałeś po prostu. Troszkę spanikowałem, chciałem po prostu gonić dalej, nie? Odzyskać pieniądze. Odzyskać. I no, wiesz, jak jest właśnie, mówię, kupuj jak leje się krew, a nie sprzedawaj, prawda? Ale wiadomo, że lepiej się czułeś z małym mikrozyskiem, z gotówką przy sobie. Tak. I ten jakby stres, który miałbyś, wiesz, mając zamrożone pieniądze, może był nie wart tego zysku, nie? Tak, i tym bardziej to był taki czas, że w tym momencie umknęły mi dwie okazje w Zamościu. I wiedziałem, że jakby jak dwie okazje były, no to zaraz będzie trzecia i trzeba no dalej działać. Czyli tak naprawdę najgorszy przypał, który ci się zdarzył, to, że zarobiłeś po prostu kilka tysięcy złotych, a nie... No ja tam nie traktuję tego, że zarobiłem, tylko po prostu odzyskałem, nie? Tak, tak, tak. No ale to czynniki losowe. A miałeś jakąś taką specyficzną sytuację jeszcze, taką poza tą transakcją z ubezwłasnowolnionym człowiekiem? Taką, nie wiem, ciekawą, o której mógłbyś powiedzieć?
Myślę, że bardziej śmieszne sytuacje, bo miałem też takie mieszkanie, które było całe w błazerii, wszędzie. Do łazienki wchodziło się z takim krokiem, bo była na środku rura. No i już jak dogadaliśmy temat i oni prosili mnie, żeby czy mogą coś zabrać z tego mieszkania. Ja mówię, słuchajcie, ja mam taką prośbę, zabierajcie wszystko, rolety, podłogi i żartem sypnąłem, że zabierzcie nawet sobie wannę. Auto rurę. Dzwoni na drugi czy trzeci dzień spółdzielnia, przyjedź pan do bloku, bo piwnicę zalałeś. Ja wchodzę na mieszkanie, a oni wykuli tą wannę. No niby dobrze, nie? Ale ona była pewnie taka żeliwna, tak? Oj, to żeliwna. To był parter, także szybko im poszło. Ale jak oni to... Czy co oni zalali w tym momencie? Ja dokładnie, Daniel, nie pamiętam, bo to było ponad 2 lata temu. Stara, żeliwna wanna na nogach. Nie wiem, czy w ogóle już tam był jakiś silikon, czy cokolwiek. No mogli te rury chociaż pozaślepiać. Nie pamiętam dokładnie, na czym ona była przyklejona, osadzona. Ją się raczej nie przykleja, bo ona jest tak ciężka, że ona nie chodzi zazwyczaj. No ja dziwię się w ogóle, jak oni wynieśli tą wannę. Ale ona poszła pewnie na złą, bo to tak. Sporo waży i też kiedyś miałem taką wannę i złapałem takich właśnie ludzi, którzy zaczęli moje śmieci plądrować. Mówi, chłopaki, chcecie wannę? Mówi, no chcemy. No to jacyś oni byli szczęśliwi, jak tą wannę dostali, bo to na złomie to sporo kosztowało. Okej, no czasem tak jest po prostu, tak. Że lepiej, żeby ktoś ci sprzątnął, i jeszcze na tym zarobił, tak, niż ty miałbyś to robić. Wiesz co, a powiedz mi, na czym ten twój sklep albo ten biznes odzieżowy polega w tym? My prowadzimy 2 sklepy w Zamościu z odzieżą damską. To są po prostu taki prosty sklep. Sukienki, żakiety, spodnie, garnitury. Prowadzimy jeden sklep od 12 lat, drugi od 9 lat. Jeździmy po towar, producenci przyjeżdżają, to jest odzież okolicznościowa, jakieś tam wesela, chrzciny, imprezy, bale, studniówki. Staramy się mieć towar jakby dla każdego, i dla młodej, szczupłej dziewczyny, i dla starszych pań. W pewnym czasie też produkowaliśmy odzież i wszystko dobrze szło, tylko dopóki nie przyszła po prostu pandemia, wojna. No ale wtedy podjęliśmy takie po prostu ruchy, żeby jednak wejść w nieruchomości, zobaczyć troszkę inny świat. Okej. I teraz dlaczego łączysz tą pracę? Albo jakby, może inaczej, ile czasu ci teraz zajmują flipy, a ile czasu zajmują ci jakby ten biznes odzieżowy główny? Na początku więcej czasu pochłaniały sklepy, no bo jednak trzeba to dopilnować. Trzeba dopilnować na czas, ilość, kolory, towar, zmagazynować. W tym roku, w 2024, staram się troszeczkę odsuwać to i bardziej skupiać się na mieszkaniach. Namawiam żonę, Monikę, tak aby pracowała nad interesem, nie w interesie. I chcę jej po prostu jakby no oddać, a żeby na przykład w jednym domu były 2 działalności, odzieżowa i nieruchomość. Żeby ryzyka były takie. Tak, no jednak uważam, że te 2 nogi, nawet 3 nogi, jak są w domu, no to jak jedną tracisz, wiadomo o co chodzi. Tak. Okej, a powiedz mi, jakby, jakie były twoje oczekiwania, jak byłeś u mnie na szkoleniu, a w takim sensie, co, z czym później wyszedłeś, tak jakby, czego się spodziewałeś? I pamiętasz ten moment taki, kiedy przyjechałeś i mówisz w poniedziałek po szkoleniu, czy na drugi dzień po szkoleniu, mówisz, albo wiesz, co chodzi, że miałeś pewne wyobrażenie, jak to będzie wyglądało? Miałem pewne wyobrażenia i one się sprawdziły. To jest biznes jak każdy inny. Dla mnie mieszkanie to jest jak towar. Trzeba kupić taniej, żeby drożej sprzedać. Ja najbardziej się bałem, czy ja sobie dam radę. Bo to wiadomo, nie wszyscy będą przedsiębiorcami, tak jak nie wszyscy będą lekarzami i tak dalej, i tak dalej. A jakie się bawi w kwestii remontu, w kwestii prawnych? Ja remontów się nie bałem, dlatego że ja te remonty wcześniej już robiłem. Ja miałem jakby też znajomych, którzy mieli ekipy budowlane. Nawet teraz już drugie mieszkanie mój znajomy wykańcza. My wiemy, co mamy robić, on wie, co ma robić i wie, po co. My mamy we dwóch na tym zarobić. Jasne. No właśnie, ale to czego się bałeś? Czego się bałem? Że na przykład tak jak w tym hełmie, że gdzieś zrobię błąd. Zrobię analizę rynku, a jednak na przykład
dajmy na to, 3 ulice, to nie jest ta cena, nie? Już blok, dajmy na to, obok, ta sama, nie wiem, ulica, droga, blok obok, inna nazwa i to już będą ceny inne. I co to jest takie trudne w rzeczywistości, jakby z twojej perspektywy? Myślę, że nie, ale myślę, że trzeba naprawdę uważać, ale da się wszystko zrobić. Myślę, że te 40 mieszkań, ono ci pokazało tak naprawdę, jak rynek wygląda naprawdę, nie? Bo jak ci, to, co ci wydawało i to, co było, no to jest inna sprawa. Tak, 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 oczywiście. W tamtym roku, dodam też po omacku, 2 mieszkania kupiłem na rynku pierwotnym, bo jakieś takie miałem właśnie przeczucie do tej lokalizacji, do tej ulicy i cena. I udało się kupić i... To był też taki mały zysk, ale w szybkim czasie. Ja nie wykańczałem. Jaki to był zysk? Ile? To było netto po odliczeniu VAT-u 16 tysięcy, ale w 3 tygodnie. Bez remontu, tak? Jakby. Bez niczego, nawet bez zamiatania, bez wania. No bo tam nie ma co zamiatać na nowym mieszkaniu. Tak, później jak sprzedałem to mieszkanie, dosłownie tydzień czy dwa później, ktoś wystawił w tym bloku pierwsze piętro, podobny metraż, za cenę, którą kupił sprzed 2 lat. I ja zadzwoniłem i powiedziałem, że ja chcę kupić, a on się uparł, że on przyjedzie mi pokazać, bo oni byli za granicą, a ja się znowu uparłem, że chcę kupić w ciemno i tak kupiłem w ciemno. I też sprzedałem, to już było chyba 3,5 dychy netto zysku, tam chyba w 2 miesiące. A więc jak ci się wydaje, czym się różnią takie flipy w małym mieście jak Zamość, a do takiego miasta dużego wojewódzkiego? Jakby, jakie są przewagi, jakie są takie no, wady tego? Wydaje mi się, że małe miasto, tańsze mieszkania, może troszkę mniejszy zysk, znaczy na pewno mniejszy zysk, bo żebym kupił u siebie, bo ja na przykład wchodzę teraz w tematy, w tym roku sobie powiedziałem, że jeżeli nie ma 50, to nie wchodzę w temat. I ja muszę zainwestować 250 plus remont, żeby zarobić 50. A mam znajomych w Warszawie, którzy inwestują 500 plus 100 remont i mają 120-150. W procentach wydaje mi się, że wychodzi podobnie, ale ja muszę się namachać łopatą, a oni zrobią na przykład 3 deale i tu już jest pokaźny zysk. I są 300, tak? Tak, oczywiście. Ja nie mówię, że to jest złe i na początku, jeżeli ktoś jest w mieście, nie wiem, 20, 30, 40 tysięcy mieszkańców, śmiało działać. Okej. A nie, bo właśnie wielu osób ma obawy, czy w ich mieście da się robić. Ja bym dał taką radę, żeby sprawdzić, po prostu, bo to nie chodzi o wielkość miasta, bo może być miasto małe, ale które się zaludnia i miasto małe, które się wyludnia. Oczywiście. I to są jakby dwa różne miasta i na jednym wszyscy chcą sprzedać, a na drugim wszyscy chcą kupić, prawda? I nie ma tych mieszkań. Tak. I więc trzeba zobaczyć po prostu, czy jest popyt. Ile jest biur nieruchomości w Zamościu? Dokładnie ci nie powiem, tak co do liczb, ale myślę, że między 12 a 14. To też pokazuje, jakby, że ten rynek jest, prawda? Od 2 lat przybyło ich sporo. Okej. Okay. A ile fliperów jest? No, tak mi się wydaje, że chyba niedużo, bo to mały rynek, więc jakby tort mam może nie cały dla siebie, ale dużą część do konsumpcji. Na pewno są. Ja bacznie obserwuję cały czas i portale, i biura, wszędzie, gdzie tylko się da. Tylko u mnie jest tak w mieście, że my się tak mocno nie ścieramy. Nie wchodzimy sobie w drogę. Jeżeli ja szukam, to on już ma. Także jest okej. To zazwyczaj tak jest po prostu, nie? Tak. A powiedz mi, co ci dają flipy? Co ci dają w stosunku do tego biznesu, który prowadzisz? Bo prowadzisz biznes odzieżowy, handlujesz tymi ubraniami, prawda? I jakby w czym te flipy jakby są lepsze niż ten biznes? Uważam, że z jednego powodu, dlatego że tutaj nie ma sufitu. Sklepy są fajne, bardzo fajne, ale to są sklepy stacjonarne w niedużym mieście i jakby nie da się więcej sprzedać tych, dajmy na to, sztuk, płaszczy, kurtek i tak dalej, bo nie ma więcej klientów. Tu mieszkań możesz mieć 10, 20, 50 i tak dalej. Tutaj nie ma sufitu. Jeden deal, jakby, wiesz, tu musisz ileś set sztuk obrócić, a tutaj wystarczy jedno. Tak. Za kilkaset tysięcy, prawda? Tak, a nie kilka płaszczy po 1000, czy tam po 500, tak. Prawda? Czy tam ile tam kosztuje. A nie myślałeś, żeby w Lublinie tworzyć sklep? Czy miałeś na sklep w Lublinie? Ja miałem w Lublinie. W której galerii? W Olimpie. Nieraz cię widziałem, jak
przyjeżdżałeś do bankomatu jeszcze chyba czarną Panamerą. Okej, a gdzie miałeś ten sklep właśnie? Na pierwszym piętrze na starej części. Okej. Tak, miałem tam ponad 2 lata. Początkowo szkoda mi było zamknięcia, ale tak jak żona troszeczkę jakby mnie popchnęła i powiedziała, że słuchaj, no nie wejdziesz w te nieruchomości, jak nie... Zamknijesz tego tematu. Tak, bo nie wyrobisz się. Później nam się porodziły dzieci, bo mamy 2 i tego czasu było jeszcze mniej. A jak to łączyć się właśnie z dziećmi? Bo twoja żona, rozumiem, pomaga ci też we flipach, czy raczej pomaga ci głównie w odzieżowej? Z żoną razem pracujemy w odzieży. Ona pracuje na wszystkich jakby etatach, jakie są. Plus jeszcze mama. Plus właśnie jeszcze mama. 2 dzieci rok po roku. I we flipach też mi pomaga, bo nieraz mam takie wątpliwości, jakie dobrać kolory, zasłony, a ja jeszcze nie mam skończonego mieszkania, a ona już lata tam z zasłonami, bo coś tam wyczaiła, nie? Także mam pomoc. Okej, ale to jest bardziej, ty jesteś odpowiedzialny za flipy, a żona jest bardziej za odzież, czy... Ty... Tak. Tak. Czyli tak sobie podzieliliście po prostu, tak? Tak, i bardziej chciałbym już w przyszłym roku bardziej tą odzież odsunąć, zostawić jej, żebyśmy się tam nie ścierali na sklepach, a ja we flipach. Super. Także gdzie byś siebie widział za 5 lat? Na pewno dużo więcej wiedzy, dużo więcej flipów, dużo więcej kontaktów i wejście na miasta wojewódzkie. Czyli do Lublina zapraszam, tak? Na przykład. No tak, słuchajcie, jest, w Lublinie jest 100 tysięcy mieszkań, ja nie jestem w stanie kupić wszystkich mieszkań i też znam fliperów i się z nimi, jakby z moich absolwentów też, którzy tutaj działają, i to nie jest tak, że nagle my sobie coś wyrywamy i to jest jakby duży rynek i oczywiście, że czasem jest tak, że ktoś mi coś kupi, podkupi, ja czasem komuś, ale to... To jest naturalne. To jest naturalne, tak? Lepiej się dogadywać. Ostatnio mój absolwent też mi podkupił kamienicę i... Była taka śmieszna sytuacja, byliśmy razem na wyjeździe dla fliperów, taki na flipcampie, no i on się mnie pyta, a ile to teraz, remont takiej kamienicy, ile to kosztuje, ja się pytam, ten adres, on mówi, no ten, no my też jesteśmy w procesie zakupowym, ale on w końcu kupił, no i pogratulowałem mu, tak, pierwsze co zrobiłem, się dowiedziałem, to pogratulowałem mu, natomiast ja złożyłem tam ofertę kilkadziesiąt tysięcy mniejszą niż on zapłacił, tak. Więc myślę, że też na tym zarobi, ale jakby ja mam większy apetyt po prostu niż on na zysk. Rozumiem, ale wiesz, jak nie ten budynek? No pewnie, to jakby biznes nie lubi próżni i jak tu nie kupiłem, to gdzie indziej te pieniądze? Być może znajdę lepsze okazje i to nie jest problem. Słuchaj, Przemek, dzięki wielkie, że zgodziłeś się wystąpić. Myślę, że to pokazało też inną perspektywę osobom, które mieszkają w mniejszej miejscowości i też być może się zastanawiają, czy warto flipować. Chciałem tylko pozdrowić Monikę, synka Marcelka i córkę Kajkę. Cześć. Okay, cześć. Jeżeli chcecie przyjechać na moje warsztaty, zapraszam. Tu macie linka z ofertą specjalną. Dziękuję. Dzięki.